Witam Was moi mili na kanale. Cześć czołem. W dniu dzisiejszym chciałbym Was zabrać na, oczywiście razem ze mną, tak? Na przejażdżkę, niewygodnie mi, na przejażdżkę do miejscowości, właściwie to nie wiem, ale do elektrowni, może nie elektrowni, ale na tamę elektrowni wodnej, zbiornika Jeziorsko. Zbiornik ten był budowany przez ładnych parę lat za zakrętem stali. Mandat mu wlepiali. Ode mnie to jest jakieś 120 czy 130 km, coś koło tego. Wbijam się tutaj na autostradę, chociaż tych autostrad nie lubię, bo za bardzo nie ma co tutaj już oglądać. Tak jak kiedyś mówiłem, są ściany tylko i las ewentualnie. No ale cóż, zapraszam do oglądania. W każdym bądź razie. Nie wieje dzisiaj, pochmurno, kurczę, na dworzu mamy 20 stopni. No ale no co, no w domu siedzieć bez sensu. No jestem na trasie A2. Zatankowałem sobie troszkę baczy, żeby mieć spokojną głowę. Oczywiście paliwkiem. Cena, proszę ja Was, 5,54 to szta normalnie zwariowana. Ale jest fantastyczna rzecz, z którą się spotkałem. Nawet nie muszę siadać z motoru. Chodzi człowiek zaopatrzony w terminal, w drukarkę. Od razu można zapłacić. Od razu, no trzeba zapłacić, od razu, nie schodząc z motoru nawet. No tylko minus taki, że się go się nie wyprostuje. No ale się przy nim płaci, daje paragon. Także dosyć fajne. Dobra, ustawiam sobie trypiki. Lecimy dalej. Nawet nie zjadłem sobie, kurczę, hamburgera, no ale to dobrze, parę kilo się schudnie. Ale stacja spora, dosyć fajna. Tylko cena 5,54 za litr, to aż to, kurczę, ma dosłownie. Za litr paliwa ponad 5 zł. No jadę, jakoś tego zbiornika nie widać. O, już widać. O, skubany. Mieli rozmach. No, kawałek zbiorniczka Wam powiem. Tam się będę próbował dostać może. Jedziemy na tamę. Właśnie niektórzy wybierają w nawigacji elektrownia wodna. Elektrownia wodna w ogóle znajduje się w tamtym miejscu. Jeżeli tam dotrzecie z tamtej strony, to niestety tą drogą usłaną
płytami betonowymi możecie jakoś tak zawinklować, że tak powiem, wrócić tutaj. A tu rybitwa chyba srana wszystkich. A tutaj mamy ten zbiorniczek, zaraz w połowie tam jest możliwość przystanięcia i sobie oglądnięcia tego wszystkiego. O, i tu, i tam. A i tu można sobie stanąć, albo tam dalej można stanąć. O, i żarełko jest, ale jaja. Józef Głuszczak, inżynier budownictwa wodnego, wybitny hydrotechnik, dyrektor okręgowy i dyrekcji gospodarki wodnej w Poznaniu, pomysłodawca, projektant, inwestor zbiornika wodnego Jeziorska. Rzeka Warta. No tam jest właśnie elektrownia wodna Jeziorska. No dobrze, trochę sobie odpoczniemy, kawki się napijemy. Tak jak przypuszczałem, w soboty, w niedzielę jest tutaj masa ludzi. Podobno parkingi są zawalone motocyklami. No jak to mówię, jest to Mekka, tu jest niedaleko koło, niedaleko koni, niedaleko Łódź, także przyjeżdżają. A ja sobie pozwoliłem na burgera. 14 zł. XXL. Czy jakby to moje dziecko widziało, to by mnie ochrzaniło, że to jest niezdrowe jedzenie. Ale keczupu napierdzielone normalnie, tyle że nie wiem, kapusta, sałata, trochę wołowiny. No dobra. Czy to będzie działało siłą wodospadu? Nie wiem. Czy to będzie działało jak odwrócony wulkan? Nie wiem. Zobaczymy. Na razie będę szamał i się relaksował nad wodą. Takim rzut okiem na zbiornik. Tam gdzieś w oddali pływa jakaś żaglóweczka. Tam gdzieś była druga. O, tam jest druga, ale tu i tak pływa na kamerze, nie będzie widać. A hamburger? No cóż. Nie urywa. I myślę, że nie urwie. W środku sałatka z porów i z kapusty. I nic więcej. Nawalone kupa keczupu, musztardy. Burger wołowy, bułka. To tylko tyle, że coś na ciepło można sobie przetrącić. No to tak antyreklama chyba raczej. No cóż, wasze zdrowie. Pozwolicie, że wypiję kawą, uczcie. Ostatni rzut okiem. A
powrót sobie wyznaczyłem przez Łódź. Nie będę jechał autostradą, mimo że szybciej, a ja wcale szybciej nie chcę. Kilometrów z Łodzi do Skierniewic drugie tyle, czyli granica 120-130 kilometrów, pod warunkiem, że ściołek jeszcze gdzieś tam nie zboczy, bo jest godzina, kochani, 1:25. Jak dla mnie to i tak już jest sukces, że rano wyjechałem, ale spróbuję w prawo podjechać, bo tam jest taki nasyp. Ciekawe, co tam jest. Pokoje. A też jest i sanktuarium maryjne jakieś, czyli będzie można sobie coś pozwiedzać. A niedobrze by było nie wykorzystać czasu i miejscowości znajdujący się w okolicy. Są wały takie obtygowane. Tu jest wejście, tam jest wejście, tylko droga. Droga z kamieni. A ludzie nawet butelki tu zostawiają. To są, kurczę, nie rozumiem tego. Ciekawe, czy u siebie w domu też tak robią. Fajnie, że te wiatry wymyślili. O, SMS-iki samochodowe. Proszę bardzo. Jest to uzależnienie, chyba uzależnienie od telefonów. Jest jakaś, uzależnienie od telefonów to jest jakaś choroba chyba w tym momencie. I od portali społecznościowych, bo inaczej tutaj ludzie bez tego nie potrafią żyć. A jedną ręką kierownica. Jedziemy w końcu. Dzień dobry. Yamaha 1100. Easy Rider łódzki. Popatrzymy na proszaka. O Jezu. Muzyka heavy metalowa. Czyli gościu się nakręca.
prostej strony mamy Volkswagena. Czyli Niemiec, Niemiec i Japończyk. Jamaszka ze Zgierza. Naprawdę odnoszę. Przejeżdżając przez Łódź w drodze powrotnej, sprawdziłem na ulicę Drewnowską do sklepu, który zajmuje się sprzedażą ciuchów motocyklowych. Coś chciałem kupić, ale niestety nie mają, lub stety, przynajmniej pieniądze zaoszczędziłem. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że Łódź jednak chyba jest faktycznie miastem przyjaznym motocyklistom. No, wyjeżdżałem. Starszy pan wziął, cofnął troszeczkę na tyle i ile mógł, przepuścił mnie elegancko. No, jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony. Szkoda, że nie nagrałem tego,